Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą propozycją seriali, które z pewnością powinny spodobać się fanom serialu Riverdale. Bez zbędnych wstępów, zapraszam do oglądania. Chilling Adventure of Sabrina, czyli serial, myślę, o kultowej nastolatce, która w połowie jest czarownicą, a w połowie zwykłą uczennicą miejscowego liceum. Sabrina próbuje przeciwstawić się złym mocom, które zagrażają jej, jej rodzinie oraz jej najbliższym. Cała historia jest, myślę, o wiele mroczniejsza niż ta, którą pamiętamy z dzieciństwa. Warto wspomnieć, że cała akcja dzieje się w dobrze Wam już znanym Greendale, czyli sąsiednim miasteczku do Riverdale. In the town of Greendale, where it always feels like Halloween, there lived a girl who was half witch, half mortal, who, on her 16th birthday, would have to choose between two worlds, the witch world of her family and the human world of her friends. Happy birthday, sweet 16. And that girl is me. Shadowhunters, czyli serial oparty na popularnej serii książek Dary Anioła. Młoda dziewczyna nagle zauważa, że w jej życiu dzieją się coraz to dziwniejsze rzeczy. Odkrywa, że pochodzi z rodu nocnych łowców, którzy na co dzień bronią świat przed demonami. Clary próbuje odnaleźć się w nowym dla niej świecie, pełnym niebezpieczeństw, wilkołaków, wampirów i magii. What? No, thank you for saving your life. We're Shadowhunters. We protect the human world from the demon world. She's in more danger than you can possibly imagine. You're one of us. I'm not interested in your supernatural fight club. Which is what makes you so interesting. I moja ostatnia propozycja na dzisiaj, czyli nowiutki serial Netflixa The Society. Grupa nastolatków jedzie na wycieczkę, ale przez zawalenie się skał niestety muszą z niej wracać. Po powrocie okazuje się, że w mieście nie ma nikogo. Młodzi ludzie próbują przetrwać i opanować chaos, jaki powstał w dobrze im znanym miasteczku, ale bez ich rodziców. 6 months ago, we were children. This is who we are now. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Seriale, o których mówiłam, oczywiście są dostępne na platformie Netflix. Zachęcam Was gorąco do podawania własnych propozycji w komentarzach. Dzięki, cześć!